pierwszy dzień zgrupowania reprezentacji Polski w Bad Homburg, czyli czujemy się już po europejsku, choć o Korei trudno zapomnieć. Są jednak polscy kibice. Niemieckie samochody. Już zdrowy przedstawiciel mistrza Niemiec. Europejska pogoda. Bliższe Polsce klimaty sportowe. Jedyne, co może dziwić, to baseball, trenowany tuż obok boiska, na którym zajęcia mieli polscy piłkarze. Rano trening numer jeden. Później powrót do hotelu i wysłanie Adama Matuszczyka do stomatologa. Diagnoza: zapalenie okostnej. Po południu trening numer dwa. Gierka plus stałe fragmenty gry. Jest też oczywiście czas dla kibiców. I czas na żarty. Po wieczornym treningu winda z piłkarzami Franciszka Smudy długo nie mogła ruszyć w górę. Dlaczego? Niedziela 9 października to dzień nie tylko wyborów parlamentarnych w Polsce, ale i 30. urodzin pewnego reprezentanta. Życzymy więc. Cóż życzyć chłopakowi, który skończył właśnie 30 lat. Murić wszystkiego najlepszego, piękny 30-letni. Muraś. Już nie chłopak, a pomału mężczyzna. Drogi Rafale, życzę Ci Mistrzostwa Europy. Dużo zdrowia życzymy koledze, który obchodzi 30 urodziny. Zdrowia, bo to jest numer jeden w życiu. Bo jeśli jest zdrowie, to jest szansa na to, żeby od strony sportowej prezentować się bardzo dobrze przez najbliższe kilka lat. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech Ci żona na go tańczy. Żebyś mu się wszystko układało w domu z całą rodziną. Korony Króla Strzelców Ci życzę na Euro. Muraś, wszystkiego najlepszego, 30, wiadomo, teraz już tylko z górki. I chciałbym przede wszystkim, żebyś został najlepszym zawodnikiem turnieju. Byś mniej kierował się już w tym momencie emocjami, a bardziej doświadczeniem i rozwagą. Więc 100 lat i wszystkiego najlepszego. Rafał Murawski skończył 30 lat, a pierwszy dzień zgrupowania reprezentacji Polski w Bad Homburg minął pod znakiem dwóch intensywnych treningów. Poniedziałek kadrowicze zaczną od analizy meczu z Koreą Południową, a skończą wieczornym treningiem. To po nim Franciszek Smuda ustali skład na mecz z Białorusią.